Właśnie rozpoczął się 76. sezon artystyczny Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zapowiada wiele nowości i niezapomnianych wrażeń, które dodatkowo wzmocni nowe wnętrze budynku. To korzyści nie tylko dla melomanów Filharmonii Krakowskiej, ale dla wszystkich mieszkańców Małopolski. Z pewnością nowością w Filharmonii Krakowskiej będzie cykl koncertów w regionie. Będzie tych wydarzeń kilkanaście. Dzięki podpisanym porozumieniom z instytucjami kultury województwa małopolskiego, czyli Centrum Sztuki w Mościce i Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu Sokół, a także w najbliższym czasie listowi intencyjnym podpisanym z Muzeum Dom Rodziny Jana Pawła II w Wadowicach będziemy przenosić nasze cykle koncertowe do tych miejscowości, ale nie zamykamy się również na współpracę z innymi. Takie działania to efekt owocnej współpracy nowego dyrektora Filharmonii Krakowskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nowa dyrekcja zaprezentowała nie tylko pomysł na repertuar w najbliższym czasie, czyli w tym czasie bardzo trudnym dla wszystkich artystów i dla wszystkich instytucji kultury właśnie ze względu na panującą w świecie pandemię. Również przedstawiła bardzo ciekawe pomysły na rozwój wszystkich zespołów artystycznych, na rozwój instytucji. Zapytaliśmy jeszcze, co zmieniło się w Filharmonii Krakowskiej. Spotkaliśmy się dzisiaj w odnowionej sali koncertowej, w tym sercu instytucji. Sala zyskała nową scenę, nową mechanikę tej sceny. Pojawiła się klimatyzacja, która na pewno będzie przydatna w miesiącach letnich i późnowiosennych. Tył widowni został podniesiony, dzięki czemu uzyskaliśmy pewnego rodzaju amfiteatralność. Został przebudowany także balkon. Polepszyła się zdecydowanie akustyka dzięki zamontowanym ekranom akustycznym. A oprócz tego udogodnienia dla niepełnosprawnych i bogato wyposażone zaplecze sceniczne.